GKS Katowice jest klubem, który aż 8-krotnie kończył sezon na podium Ekstraklasy, jednak ani razu nie udało mu się zająć miejsca na jego najwyższym stopniu. Czego zabrakło, by GieKSa mogła szczycić się tytułem Mistrza Polski? Między innymi na to pytanie postaram się znaleźć odpowiedź w tym odcinku serii X Ekstraklasy. Zapraszam serdecznie! Lata 50. i 60. poprzedniego stulecia to w ligowej piłce okres ogromnej dominacji śląskich klubów. W tym czasie mistrzowska korona aż 15 razy trafiała na Śląsk, padając łupem Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze i Polonii Bytom. Na osiągnięcia swoich sąsiadów z nieukrywaną zazdrością patrzono w Katowicach, gdzie co prawda działało wiele piłkarskich klubów, jednak nie odnosiły one sukcesów. Ba, dość powiedzieć, że od 1937, a tak na dobrą sprawę od 1936 roku, Katowice nie miały swojego przedstawiciela w Ekstraklasie. Faktycznie, stolica województwa bez sukcesów. Bez sukcesów piłkarskich, gdzie ościenne miasta, sam tutaj mówisz, były potęgą wtedy na skalę polską. Nie tylko polską, Górnik w Europie już się wtedy liczył. Więc brakowało. Dwa, Katowice nie miały takich tradycji wcześniejszych piłkarskich, jeśli chodzi o sukcesy. Było FC Katowice, pamiętne 27 rok, niemiecki klub. Pewnie też dlatego w Katowicach przed wojną nie było bardzo mocnego klubu, bo ten niemiecki podejrzewam, że miałby sukcesy, zresztą młody Wilimowski tam zaczynał, ale tutaj polityka wkroczyła wielkimi krokami wtedy już do piłki. I FC nie mógł po prostu rządzić w polskiej piłce, a Ruch przed wojną czy AKS Chorzów to były kluby, które już się wtedy liczyły. Katowice cały czas były w cieniu. Gdzieś tam próbował Dąb, zresztą widziałem twój materiał o Dębie, próbował gdzieś tam wejść, no ale wiadomo, skończyło się to, jak się skończyło, bardzo smutno. Był tu klub, o którym się mało też wspomina, jeśli chodzi o kibiców piłkarskich, Pogoń Katowice. Uważam, że ten klub mógł być klubem, od którego by w Katowicach zaczęły się sukcesy wcześniej. Ale raz, na przeszkodzie stanęła wojna, a po wojnie władze komunistyczne stwierdziły, że to jest klub mieszczański, kojarzy się z dawnymi czasami, więc Pogoń nie za bardzo mogła wychylić głowę gdzieś wyżej. Nie było mecenasu państwa, więc Pogoń gdzieś tam zginęła w czeluściach. No i faktycznie tu w Katowicach ten głód sukcesu, podejrzewam, że władz i kibiców też, był wielki. Zanim jeszcze GieKSa zaczęła wdrapywać się gdzieś tam, jeszcze wcześniej to był Rapid Katowice, zanim się zaczął gdzieś tam wdrapywać wyżej, Dąb jeszcze tutaj miał chwilę swoje 5 minut, bo awansował do drugiej ligi, z której niestety zaraz spadł. Minął się zresztą wtedy z Rapidem Orłem. No i to już zaczął się powoli ten czas GieKSy. Jako ciekawostkę mogę podać, że ten stadion, na którym tu jesteśmy, przynajmniej tak z opowieści dawnych piłkarzy słyszałem, on miał być pierwotnie stadionem Dębu. Ale działacze Dębu stwierdzili, że oni tu nie chcą, chcą być dalej na starym swoim stadionie, kilkaset metrów, który był dalej. I chyba to też był taki punkt zwrotny tej historii, że tu przeniósł się Rapid Wełnowiec, Dąb został na starych śmieciach, no i tu można powiedzieć, że cała para poszła w ten klub na Łukowej. Konieczne były zmiany, by próbować równać do najlepszych w regionie. 5 listopada 1963 roku doszło do spotkania przedstawicieli kilku klubów sportowych, m.in. Górnika Katowice, Rapidu Orła Wełnowiec, Koszutki Katowice oraz 32 instytucji i zakładów pracy z Katowic. Nie wymienię tutaj wszystkich, ale takich jak na przykład Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Wyższy Urząd Górniczy, Zjednoczenie Budownictwa Górniczego, Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych czy Ekspozytura Drzewna Przemysłu Węglowego.
Jego efektem było scalenie klubów i utworzenie jednego, wielosekcyjnego, górniczego klubu sportowego Katowice, którego głównym celem było godne reprezentowanie idei sportu, barw górniczych i stolicy naszego województwa. Postanowienia uprawomocniły się 27 lutego 1964 roku i właśnie tę datę uznaje się za początek istnienia GKS-u. Wiosną tego samego roku drużyna piłkarska rozpoczęła zmagania na zapleczu Ekstraklasy na licencji Rapidu Orła Wełnowiec, a już w sezonie 1964-65 wywalczyła awans na najwyższy szczebel ligowy. Ekstraklasowy debiut Gieksy oglądało na Stadionie Śląskim ponad 30 tysięcy kibiców. Ligowy Beniaminek minimalnie uległ panującemu mistrzowi Polski, Górnikowi Zabrze. Jest Ekstraklasa i to trzeba powiedzieć, że w dość dobrym stylu, bardzo dobrym stylu wywalczona, bo Gieksa wtedy grała piękną widowiskową piłkę ofensywną. Wystarczy przypomnieć wyniki 7-1 na przykład z Lublinianką, który tutaj pieczętował awans na Bukowej. Zygmunt Schmidt, legendarny zawodnik Gieksy, 30 bramek w jednym sezonie w drugiej lidze, do dzisiaj niepobity rekord. Więc ta Gieksa, można powiedzieć, że z przytupem zaczęła pukać do tej czołówki krajowej. No i weszła do Ekstraklasy i trzeba powiedzieć, że sobie radziła dość dzielnie. Tak jak zaczęliśmy mówić, to były naprawdę mocne kluby, nie tylko na Śląsku, ale w polskiej piłce, polska piłka liczyła się w Europie, nie było takich sytuacji jak teraz, gdzie tam dość szybko odpadamy w wstępnych fazach, więc myślę, że tak Gieksa sobie nieźle poradziła i ja teraz dość często przypominam, jeśli wracamy do lat 60., rok 67, bo uważam, że gdyby ten sezon zakończył 66-67, gdyby to się zakończyło troszeczkę inaczej, kto wie, czy Gieksa nie byłaby już wcześniej klubem, który zyskałby taką pozycję w śląskiej i krajowej piłce, jak to się stało w latach 80-tych, 90-tych. Rok 60, dlaczego o nim mówię? Ostatnia kolejka, GKS gra tutaj na tym stadionie z Ruchem Chorzów. Wygrana Gieksy spowodowałaby, że GKS byłby trzeci w tabeli. Porażka 0-1, Ruch został brązowym medalistą, Gieksa skończyła w środku tabeli. Chociaż tam było bardzo ciasno, różnice punktowe były małe, więc tak jak mówię, kto wie, jakby się to potoczyło, gdyby ten pierwszy sukces został osiągnięty. Druga sytuacja, której gdzieś GKS mógł już być w tych kronikach krajowych, czyli półfinał z Wisłą Kraków, przegrany w Krakowie, to był jeden mecz, i później Wisła w finale pokonała drugoligowy Raków, więc uważam, że było blisko w 67 roku, żeby Gieksa zaistniała. I kto wie, jakby też władze się zachowały, tak? Gdyby był Puchar Polski, trzecie miejsce, czy nie poszłoby tu jeszcze więcej pieniędzy w ten klub i gdzieś by się to napędziło. Sukcesy jednak wówczas nie przyszły. Podczas swojej pierwszej, sześciosezonowej przygodzie w Ekstraklasie największym osiągnięciem Gieksy było zajęcie siódmego miejsca w tabeli. W latach 60. o piłkarzach z Katowic pisano: cieszy fakt, że w pojedynkach z czołowymi drużynami, jak Ruch, Legia czy Górnik, zdobyli się na grę, która przysparzała im wiele pochlebnych opinii. Wiele pochlebnych opinii przysporzył też GKS-owi dwumecz w Pucharze Miast Targowych, rozegrany w sezonie spadkowym, we wrześniu 1970 roku. Rywalem był nie byle kto, bo słynna Barcelona. Katowiczanie wstydu nie przynieśli, a wręcz przeciwnie, tylko nieznacznie odstawali od dumy Katalonii. Na Camp Nou prowadzili już 2-0, jednak nie potrafili dobić rywala, co zemściło się na nich po zmianie stron.
więc to nie był przypadkowa jakaś drużyna średniaków, jakby popatrzeć na statystyki, tabele, tylko no to była jakaś wartość. Nie wyszło moim zdaniem gdzieś ten kres taki tych końcówkę lat 60., może bo GKS spadł w 71. Myślę, że duży wpływ na to miało też właśnie odejście Piotra Czaja przed tym nieszczęsnym sezonem, kiedy GKS spadł, bo Piotr Czaja Ruch, tak jak powiedziałem, Jan Wraży Górnik Zabrze, Zygmunt Schmidt, lider tej drużyny, dyrygent, odszedł do holenderskiego Alkmaar. Zresztą taka ciekawostka, 3 tygodnie przed legendarnymi meczami z Barceloną. A i tak ta osłabiona Gieksa, gdzie 3 podstawowych zawodników odchodzi, postawiła się tej Barcelonie. Zresztą pewnie to nie muszę już wspominać, bo do legendy przyszedł ten mecz na Camp Nou, gdzie naprawdę niewiele brakło, żeby doszło do ogromnej sensacji i pewnie do dzisiaj by o tym mówiono. No niestety nie wyszło, końcówka sezonu, pechowo GKS spadł. Wróćmy jeszcze na moment do sezonu 1969-70, bo mówiąc o ekstraklasowym GKS-ie z przełomu lat 60. i 70., nie mogę nie wspomnieć o indywidualnym wyczynie jednego z jego piłkarzy. Wspomniany przez mojego rozmówcę bramkarz Piotr Czaja do dzisiaj pozostaje rekordzistą ekstraklasy pod względem liczby kolejnych minut, w których zachował czyste konto. Swoją znakomitą serię rozpoczął 8 kwietnia 1970 roku w 81 minucie starcia przeciwko Legii, gdy pokonał go Władysław Stachurski. Później przez 10 kolejnych meczów kończących sezon nie wyciągał już piłki z siatki. Passę kontynuował po odejściu do Ruchu Chorzów, w starciach przeciwko Polonii Bytom i Stali Rzeszów. W 5 minucie tego drugiego nie zdołał zastopować piłki po strzale Mariana Kozerskiego. Jego licznik zatrzymał się na 1005 minutach. Rekord ma już ponad 50 lat i w dzisiejszych czasach ciężko sobie wyobrazić, by kiedyś został poprawiony. Banicja w ówczesnej drugiej lidze trwała 7 lat. Po powrocie katowiczanie kończyli sezon najpierw na 8, a później na 15 miejscu, które znów oznaczało spadek. Tym razem na niedługo, bo na 2 sezony. Po powrocie do Ekstraklasy w 1982 roku w Katowicach postanowiono odciąć się od łatki ligowego przeciętniaka. Wiceprezesowi GKS-u, Marianowi Dziurowiczowi, zamarzyła się wielka Gieksa, mocno licząca się na piłkarskiej mapie Polski i odnosząca sukcesy na ligowych boiskach. Na efekty co prawda trzeba było nieco poczekać, ale gdy już katowiczanie nabrali rozpędu, długo nie schodzili z określonego wysokiego poziomu. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Dziurowicza zgodnie twierdzą, że był postacią nietuzinkową. Nie bez powodu w kolejnych latach nazywano go magnatem. Marian Dziurowicz, no, świętej pamięci człowiek, no, jeśli jesteś zawodnikiem u niego, to wszystko było. Gorzej miała pewnie znając życie, bo jak już byłem później kierownikiem w GKS-ie, no, to jak już jako kierownik, jako administracja, no, to już trochę inaczej. Jak to było kiedyś, jak to Dziurowicz chodził, to papier toaletowy się prostował i tak było rzeczywiście, ale jako zawodnik tam jak ja grałem, czy nawet gdzie bardzo lubiał Ledwonia świętej pamięci, no to tam krzywdy mu nie robił w ogóle. Nawet mimo tego tych swoich ekscesów, które tam robił, to nie no, Marian, jeśli chodzi o prezesurę, to chyba no, drugiego takiego człowieka nigdy nie spotkałem. Przynajmniej w jakimś stopniu podobnym. Charyzma 100%. Tutaj oglądam GKS, no od tylu lat, Wojtek Cygan, fajny człowiek, który umie tam organizacyjnie ogarnąć pewne rzeczy. Janikowski też, teraz ten nawet Marek Szczerbowski, ale Dziurowicz był ponad to. To był Dziurowicz i długo nic, naprawdę do tego trzeba mieć pasję. Jeśli chodzi o zawodników, to z tego co pamiętam, to nie było skautów, nie było, nawet trener tego nie ciągnął, tylko to wszystko ogarniał temat Dziurowicz. Mnie ściągnął Dziurowicz, Kucza, nie wiem, tam jeszcze pamiętam Janoszkę, Szymińskiego, no tam była ta ekipa, chyba Maciejewski wtedy też, Burawski. To nie trener, tylko po prostu wszystko Dziurowicz. Jaką miał, nie wiem, wizję swoją.
No, rządził twardą ręką, tak jak wszyscy bardzo dobrze o tym wiedzieli i no, pozytywnie, zawsze tak jak powiedział, tak jak było. Pieniądze zawsze były na czas wypłacone, no, ale był no, też ostrą, kontrowersyjną taką osobą i miał grono zwolenników, jak i przeciwników też. Nie? Naprawdę to ludzie tego nie mają pojęcia, naprawdę tu są teraz są prezesi, to są fajni ludzie, spokojni. Dziurowicz to Dziurowicz. On palił jednego papierosa za drugim. Pamiętam, że jak żeśmy przegrali mecz chyba na Hutniku 2-0 i było takie w sporcie typowanie kapitanów. Jaki wynik? Szewczyk wtedy był kapitanem, powiedział, no, że przegramy mecz. No i zaczęła się awantura w klubie. Przyjechaliśmy i zaraz pierwsze, co to rzucił tym sportem szefola, no i zaczęła się jadka. To tam nie było zmiłuj się, naprawdę. Jeszcze pamiętam jeden mecz, ja już też nie pamiętam, chyba z Widzewem albo z ŁKS-em był remis. Myśmy weszli i wszedł Dziurowicz, trener był z boku. Wszedł Dziurowicz, powiem szczerze, nikt nie patrzył na tego człowieka, wszyscy mieli głowy w dół, buty wiązali po 5 razy, nikt nie śmiał nawet zerknąć. Człowiek wchodził z papierosem do szatni, była taka cisza, że naprawdę jak teraz no nie ma takiej możliwości. Tak, człowiek to był wyjątkowy. Naprawdę. Stworzył, ja uważam, może nie mega potęgę, ale na pewno za te pieniądze, z tego, co jak teraz, jak ja to słuchałem z byłymi koleżkami, którzy grali w innych klubach, naprawdę zarobki to były duża różnica między w GKS-ie, czy w Legii, czy w Stomilu Olsztyn, czy w ŁKS-ie. Naprawdę mieli większe pieniądze niż w GKS-ie, a on za te mniejsze pieniądze naprawdę zrobił ta drużyna, która co roku walczyła w Puchar Europejski. I to było fajne, naprawdę. Tak jak mówimy o Marianie Dziurowiczu. Gieksa po tych 7 latach w 78 wróciła do Ekstraklasy. Była tylko 2 sezony, chociaż to też była ciekawa drużyna. Ale spadła w dość nieprzyjemnych okolicznościach. Tutaj zawodnicy, z którymi rozmawiałem z tamtych czasów, no, mówią, że mecz po prostu z Bydgoskim Zawiszą został przez niektórych sprzedany. I wtedy Marian Dziurowicz, który już działał w klubie, podobno bardzo się zniechęcił. No, miał dość po prostu. Zobaczył, co się dzieje i chciał się nawet wycofać. Był taki moment. Ale właśnie w 82 zaistniała szansa awansu. Gdzieś zawodnicy wiem, że rozmawiali z Marianem Dziurowiczem, no i okej, przekonali go do tego, że dobra, spróbujmy, zobaczymy co będzie i ten awans 82 jakby nowej energii dodał magnatowi późniejszemu, bo wtedy jeszcze nie miał takiej ksywki i ten klub powoli, dość mądrze, klub się zaczął rozwijać, ale drużyna dość mądrze była budowana, coraz ciekawszych zawodników ściągano, to może nie były głośne nazwiska, ale później gdzieś tutaj rośli razem z klubem, no bo przecież zaczęli przychodzić tacy zawodnicy jak Kubiszta, czy Nazimek, późniejsi reprezentanci Polski, Marek Koniarek i tak dalej, coraz bardziej, coraz ciekawszy zespół. Odejść tak naprawdę było niewiele, bo tak naprawdę znaczących zawodników w 83 bodajże, jak dobrze pamiętam, Jerzy Wyjazd odszedł do wielkiego wtedy Widzewa Łódź. Ale tak osłabień de facto nie było. Wiadomo, że na Jana Furtoka już były wtedy zakusy, bo to już było widać, że to będzie nietuzinkowy piłkarz. Tak jak mówimy o Wielkim Górniku, Wielki Górnik wiem, że już miał, przedłożył Jasiowi kontrakt do podpisania. Tak jest, tak, to z Jasiem rozmawiałem, mówi, no, że warunki były oczywiście dużo lepsze niż tu w Katowicach, no ale wtedy do akcji wkroczył sam magnat i Jasiek został legendą Gieksy, a nie Górnika Zabrze, więc ja jako oczywiście kibic się Gieksy cieszę, że to tak się skończyło. Jasiu, pewnie teraz z perspektywy czasu też już na to patrzy inaczej, ale wtedy na pewno jakaś tam szansa mu przepadła na może zrobienie nawet jeszcze większej kariery. Jan Furtok będzie się jeszcze oczywiście przewijać w tym materiale. Teraz jednak przyjrzyjmy się, jak wyglądały czasy tuż przed erą najlepszej Gieksy w historii. W Ekstraklasie progres był widoczny gołym okiem. W
sezonie 1985-86 w końcu zakotwiczyła w czołowej piątce. Furtok 17 ligowymi golami zapracował sobie na wyjazd na Mistrzostwa Świata do Meksyku, a ponadto, jak rok wcześniej, piłkarze z Bukowej awansowali do finału Pucharu Polski. O ile w 1985 roku musieli uznać wyższość Widzewa, tak nieco ponad 10 miesięcy później pokonali w derbowym starciu Górnika Zabrze. Wiadomo, że najważniejszy mecz w historii, ważniejszego nie będzie, to jest 86 z Górnikiem Zabrze, pogrom 4-1 na Śląskim, bo to tak trzeba nazwać, chociaż Górnik tam wtedy mocno atakował, no ale wynik no, poszedł w świat. Ale w 85 Gieksa już też zagrał w finale Pucharu Polski. To był, myślę, że to był nawet taki początek tego, że coś powoli się w Katowicach rodzi. Dla mnie to było takie też swoiste troszeczkę przekazanie pałeczki, wtedy kończył się ten wielki Widzew, którego droga podobna trochę była do Gieksy, też gdzieś musiał tak naprawdę z małego klubu przeradzał się w wielki klub, mając pod bokiem wielkiego rywala. Gieksa praktycznie tak samo zaczęła się budować jak ten Widzew. I ten 85, gdzie Widzew się kończy, Gieksa zaczyna, to ja zawsze mówię, że to taki symbol, zrodził się drugi klub z charakterem, który też musiał gdzieś się tam wepchać do tej czołówki, no i troszeczkę zamieszać. Może nie Gieksa nie zamieszała tak jak Widzew i w Europie i w polskiej piłce, ale jednak gdzieś ten ślad zostawiła, choćby najlepszy dowód jest na to, że o niej się dalej mówi. Pierwsze poważne trofeum mocno rozochociło piłkarzy GKS-u i samego Mariana Dziurowicza. Przez cały kolejny sezon Gieksa utrzymywała się w czołówce tabeli, by ostatecznie finiszować na medalowym 3. miejscu. Moim zdaniem jesień 86 rok to jest najładniej grająca Gieksa w historii. To było te słynne trio Furtok, Koniarek, Kubisztal. Ale jak sobie nawet zerknąć, ja te mecze też widziałem, ale nawet jak po wynikach sobie zerknąć, to warto wspomnieć pierwsze historyczne zwycięstwo za 3 punkty. Wtedy było karane też minus 1 z Legią Warszawa, tutaj 5-2. Ale Gieksa potrafiła zepsuć święto Lechowi Poznań też. Już później inauguracja oświetlenia na Lechu Poznań i Lech przegrywał u siebie 4-1, też zaminusował, więc Gieksa naprawdę gra bardzo fajną piłę wtedy, ofensywną, przyjemnie się to patrzyło, zresztą waliły tłumy na ten kameralny stadion, który się wtedy budował, mówimy o tej głównej trybunie, bo Blaszok już był. To była trener legendarny, zmarły niestety niedawno, trener Lejzy Łysko, faktycznie zrobił taką fajną drużynę, naprawdę, którą się fajnie oglądało. To właśnie nie było tylko ta twarda Gieksa, chociaż w obronie to faktycznie był beton i tak dalej, to byli dalej piłkarze z charakterem, ale był ten polot. Był ten polot i choć Gieksa później osiągała większe sukcesy, to myślę, że wtedy grała najładniej. Sezon zakończony z pierwszym brązowym medalem, 3. miejsce. Ale też warto pamiętać, że do, jeśli dobrze pamiętam, chyba do 20. kolejki Gieksa walczyła wtedy z Wielkim Górnikiem, była jedynym tak naprawdę rywalem, który mógł Górnikowi przeszkodzić w walczeniu wtedy chyba 3. z rzędu Mistrzostwa Polski. Dopiero na Stadionie Śląskim taki mecz na szczycie, o którym różne krążyły plotki, że to Gieksa musiała przegrać, a potem 2 tygodnie później w ćwierćfinale Pucharu Polski w nagrodę wygrała z Górnikiem. Nie mam potwierdzenia tej historii. Wszyscy praktycznie piłkarze, z którymi rozmawiałem o tym meczu, zarzeka się, że żadnego układu nie było, że ktoś wymyślił taką historię, że Gieksa przegrywa w lidze, Górnik jest mistrzem, a Gieksa znowu idzie po drugi Puchar Polski. Ale faktycznie te wyniki były takie, że GKS przegrywa w lidze na Śląskim 0-1, 2 tygodnie później wygrywa 1-0 w ćwierćfinale i potem w rewanżu w Zabrzu. Nie wiem, na ile to jest prawda, bo tak jak mówię, nikt tego nie potwierdził, ale to też pokazywało, że no, Gieksa zaczęła być równym rywalem dla tych największych, tak? Że tutaj już nie patrzyło się jak na taki mniejszy klub i gdzieś tam z trochę może i z pobłażaniem, no tylko wyrósł rywal, który gdzieś tam nie da sobie w kaszę dmuchać, jest ciężko z tą Gieksą grać.
Rok później było jeszcze lepiej. Na więcej niż wicemistrzostwo nie było co liczyć, bo Górnik wciąż był zdecydowanie za mocny dla reszty stawki, co zresztą dokładnie widać po jego przewadze w tabeli. Niesamowity przebieg i finał miały ligowe rozgrywki w sezonie 1988-89. Gieksa znów zaczęła bardzo mocno, jednak silna śląska konkurencja nie spała, dzięki czemu pasjonująca walka o mistrzowski tytuł trwała do ostatniej kolejki. Ja pamiętam przed sezonem, wtedy znowu oczywiście faworytem był Górnik Zabrze, bo to było naturalne, ale Gieksa chyba wtedy była najlepiej ułożonym klubem. Stadion był, no powiedzmy, oddany do użytku. Oczywiście plany były dalszej rozbudowy tego stadionu, ale no, najnowocześniejsza trybuna w Polsce. Transfery, których Gieksa nigdy nie robiła wielkich transferów. Andrzej Rudy to był rekordowy transfer wtedy w historii polskiej piłki. Zatrzymanie tych wszystkich kluczowych zawodników, no tu była naprawdę paka. To była taka paka, że no, ja pamiętam, że byłem przekonany, że to już musi być mistrzostwo, no bo to się wydawało, no, że nikt nam nie podskoczy. No i początek do momentów, taki ważny moment był mecz z Glasgow Rangers, bo do tego momentu Gieksa praktycznie w lidze wygrywała wszystko. Była liderem, pojechaliśmy do Glasgow i przegraliśmy tam 1-0, ale wtedy szkodzi mówili, że Gieksa to była najlepsza drużyna, znaczy drużyna, która najlepiej zreprezentowała się z bloku wschodniego w całej historii meczów tam. Skróty są dostępne na YouTube, można to zobaczyć, gdzieś 10 minut, to faktycznie widać, że tam naprawdę Gieksa miała pecha, że ten mecz przegrała, bo tak naprawdę powinna go wygrać. Tu niestety w rewanżu wszyscy liczyli, że na Śląskim Gieksa odrobi straty, stało się inaczej, przegrana 4-2 wtedy. No i coś pękło chyba. Wydaje mi się, że gdzieś tam, nie wiem czy to w psychice, ale że Gieksa ten dwumecz raz, że rozbił troszeczkę psychicznie, bo zaraz po meczu z Glasgow Rangers na Stadionie Śląskim przegraliśmy tu niespodziewanie z Jagiellonią Białystok, wtedy słabą. Później ten transfer Jasia Furtoka do Niemiec, do HSV. Jasiu chciał już wtedy bardzo odejść. Prezes Dziurowicz go trzymał, czekał na to mistrzostwo, obiecywał: Jasiu, odejdziesz, tylko zróbmy jeszcze tego mistrza i odchodzisz, no ale Jasiu już też był trochę wypalony, on już chciał odejść, nie chciał czekać na to mistrzostwo. Po rundzie jesiennej tabela prezentowała się tak. Wiadome było, że batalia o mistrzostwo rozstrzygnie się na korzyść którejś ekipy z czołowej czwórki. Gieksa bardzo osłabiła się nie tylko przez wspomniane odejście Jana Furtoka do HSV, ale także przez ucieczkę Andrzeja Rudego. W listopadzie 1988 roku na San Siro został rozegrany nieoficjalny mecz towarzyski między piłkarzami włoskiej ligi, a reprezentacją Polski złożoną z ekstraklasowiczów. Rudy udał się z drużyną do Mediolanu, jednak jeszcze przed spotkaniem cichaczem opuścił hotel, by następnie przedostać się do Republiki Federalnej Niemiec. Zrobił to nie tyle z powodu poszukiwania lepszego jutra z dala od komuny, a po to, by być z ukochaną. Z sukcesami występował m.in. w FC Köln, Koninklijke Lierse i Ajaxie Amsterdam. Na długie lata zamknął sobie jednak drogę do reprezentacji Polski. Myślę, że ten transfer Jasia Furtoka też do HSV też był jednym z powodów, że Andrzej Rudy uciekł. Bo w tym momencie wiedział, że on na pewno go prezes Dziurowicz nie puści. Tam oczywiście też były historie osobiste i tak dalej, ale myślę, że to był jeden też z motywów, gdzie to przyspieszyło tą całą decyzję. No i znowu, tak, Gieksa traci dwóch kluczowych zawodników, a mimo wszystko w sezonie dalej do końca bije się o mistrzostwo. I tak jak mówisz, że kluczowe, że odejście Furtoka, nie. Bo Gieksa zanotowała dość fajną serię. Wygrała kilka spotkań za 3 punkty. Wtedy jeszcze to było punktowane. Tutaj był dość taki fajny mecz z Legią Warszawa. Przy nadkomplecie publiczności Legia. Gieksa, Górnik, Legia i Ruch wtedy walczyły. Jeszcze Legia liczyła się też w walce o mistrzostwo. To był naprawdę taki mecz. Myślę, że ten ostatni Polska-Anglia to walka
tutaj w meczu Gieksy z Legią w tamtych czasach, a Polska-Anglia, gdzie wszyscy się zachwycają, że tej walki było dużo, to było tak naprawdę spacerek. No wiadomo, że wtedy też były inne przepisy, ale tu naprawdę było słychać trzask kości. Gieksa wygrała ten mecz 1-0, później rozbiła ŁKS 7-2 i tak naprawdę miała bardzo dobry układ spotkań i w sumie może nie autostradę, bo to jest złe słowo, ale dość prostą drogę do mistrzostwa. Tylko znowu, jak potem jeszcze będziemy rozmawiać, Gieksa wszystkie tak naprawdę mistrzostwa Polski przegrała ze słabymi drużynami. I po tej serii, gdzie Gieksa chyba zanotowała wtedy 4 mecze wygrane, w tym 2 za 3 punkty, jedziemy do Białegostoku i remisujemy 1-1. To jest taki pierwszy punkt, gdzie gdzieś się zatrzymała ta maszynka. No i mamy 3 kolejki do końca. To pamiętam do dzisiaj. Ruch Chorzów wygrywa 2-1 u siebie z Olimpią Poznań. Wtedy piłkarze z Gieksy byli na tym meczu. Darek Grzesik opowiadał mi, że sędzia dość mocno pomagał wtedy Chorzowianom. No i my jedziemy do Jastrzębia. Jastrzębie, które w ostatniej chwili dowiaduje się, że będzie grało w barażach, bo PZPN, co dzisiaj to można się z tego śmiać, ale przed tą kolejką PZPN uchwalił, że nie będą spadać wtedy chyba, nie pamiętam ile drużyn spadało, ale w każdym razie, że te drużyny, które miały pierwotnie spaść, będą grały w baraże. Wtedy chyba poszerzano ligę. Jastrzębie dowiaduje się, że zamiast spaść, będzie grało w barażach. Nie mieli szans już ani wyskoczyć wyżej, ani niżej, więc tak naprawdę te Jastrzębie miało taki mecz bardziej prestiżowy niż o coś. Więc Gieksa jedzie do tego Jastrzębia. Z opowiadań wiem, że padła propozycja, że gospodarze niekoniecznie muszą się bardzo wspocić w tym meczu, żeby Gieksa wygrała nawet za 3 punkty. Ale Marian Dziurowicz stwierdził, że z takim rywalem to sobie sami wygramy i się nie będziemy wygłupiać. Skończyło się remisem 1-1 i w tym momencie ten mecz moim zdaniem zadecydował o tym, że to Ruch sensacyjnie, bo Mieniaminkiem zdobył mistrzostwo. Po tym meczu Ruch miał 2 punkty przewagi nad Gieksą. I tak naprawdę wszystko miał już w swoich rękach, pod kontrolą. Oczywiście nie chcę tam gdzieś jakiś mówić kontrowersyjnych rzeczy, no ale bądźmy realistami, w tamtych czasach, jeśli ktoś miał 2 punkty przewagi, 2 kolejki przed końcem, to już nie pozwalał sobie robić krzywdy. Patrząc na podium z sezonu 1988-89, aż ciężko uwierzyć, że na następny mistrzowski tytuł województwo śląskie czekało przez 30 długich lat. Jesienią 1989 roku katowiczanie prezentowali zdecydowanie najlepszą formę ze śląskiej trójki, dzięki czemu zimą na resztę stawki patrzyli z pierwszego miejsca ligowej tabeli. Mogło się wydawać, że nikt nie będzie w stanie zagrozić im w drodze po wymarzony tytuł. Początek rundy wiosennej pokazał, że sami mogą być dla siebie zagrożeniem. W pierwszych 3 spotkaniach zdobyli zaledwie 1 punkt. Kończymy rundę jesienną jako lider i wydaje się, że tym razem już nie ma aż tak mocnych drużyn, które mogłyby nam zagrozić. Górnik już nie był taki mocny. Ruch zawiódł jesienią. Był chyba w połowie stawki. Więc wydawało się, że tym razem spokojnie wiosną Gieksa będzie to miała pod kontrolą. Niestety coś się stało. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo. Nie wiadomo co takiego, ale początek wiosny był fatalny. Gieksa potraciła dość dużo punktów. Zmiana trenera. Jerzego Michajłowa zastąpił legendarny Rezlęczyk. Drużyna zaczęła gdzieś tam funkcjonować, zaczęła nadrabiać te punkty, które straciła, ale w tamtym czasie Lech Poznań wygrywał wszystko i bardzo dużo spotkań za 3 punkty. Czytałem kiedyś artykuł jednego ze sponsorów prywatnych Lecha, który opowiadał, że całe środowisko zrzucało się dość mocno te biznesowe na to, żeby Lech był tym mistrzem Polski. Ale mimo wszystko Gieksa miała to w swoich rękach.
Mimo tego fast startu, mimo tego, że Lech fenomenalnie grał wiosną, czy punktował może, tak? Graliśmy w Poznaniu. Mecz 1-1, zakończony remisem i sytuacja w ostatniej minucie meczu, gdzie faulowany jest nas zawodnik w polu karnym i sędzia nie gwiżdża rzutu karnego. Wygrana tam na Lechu pozwoliłaby nam mieć przewagę 2 punktów nad Lechem. I potem jeszcze taki mecz tutaj, legendarny na Bukowej. Myślę, że wszyscy kibice Zagłębia Sosnowiec się w tym momencie uśmiechają. Wspominam, Marek Bęben gra mecz życia na Bukowej. Dostaje w Sporcie notę 10. Mecz kończy się remisem 0-0. Przyznam, że w tym meczu tylu strzałów, tylu sytuacji podbramkowych z tego meczu można by spokojnie obdzielić kilka i myślę, że spokojnie by się zakończyły zwycięstwem Gieksy. No zdarzają się takie mecze po prostu, że nic nie chce wpaść, bramkarz ma mecz życia. Zagłębie tak naprawdę no nie miało prawa tu zdobyć nawet punktu, a skończyło się tym 0-0 i szansa na mistrzostwo przepadła, bo w tym momencie gdybyśmy wygrali z Zagłębiem, to my mielibyśmy to, o czym mówiłem wcześniej, wszystko pod kontrolą. W kolejnym sezonie przerwana została pasca zajmowania przez Gieksę miejsc medalowych, ale za to znacznie lepiej poszło jej w Pucharze Polski. Awansowała do wielkiego finału, w którym pokonała Legię Warszawa i po raz drugi wywalczyła puchar. Rok później powróciła na podium Ekstraklasy, zajmując w niej 2. miejsce. Sezon po zdobyciu Pucharu Polski znowu gdzieś tam narodziła się nadzieja, że po tym jednym gorszym sezonie Gieksa znowu będzie walczyć o to Mistrzostwo Polski. Zwłaszcza, że znowu po pewnej wymianie pokoleniowej znowu dość ciekawa drużyna się zaczęła rodzić. Ja tylko przypomnę, że tu pojawił się niejaki Gruzin Gija Guruli, który był artystą wtedy na polskich boiskach. Więc naprawdę była też ciekawa drużyna. Skończyło się tylko i z perspektywy czasu można powiedzieć aż wicemistrzostwem w 92. Ale drużyna, to już był ten czas, gdzie nie było, gdzie kopalnie nie finansowały. Prezes Dziurowicz musiał sobie radzić w tych nowych czasach troszeczkę inaczej, więc niestety trzeba było sprzedawać też zawodników. Odszedł właśnie wspomniany Gija. Jeszcze tam kilku zawodników też odeszło i te osłabienia, pierwszy raz jakby osłabienia nie zostały zrekompensowane transferami, bo do tej pory prezes Dziurowicz dość fajnie klubie rządził, czyli sprzedawał kogoś i brał na jego miejsce. Dla mnie takim przykładem było po powrocie już Jerzego Wijasa do Katowic, kiedy na stare lata, można powiedzieć, wyjechał do Izraela, to w miejsce Wijasa sprowadzono Romana Szepczyka, więc tutaj nie było żadnej straty, dokładnie, więc dość taki dla mnie to był idealny przykład wtedy, jak mądrze to było prowadzone. W tym latem 92 te proporcje jednak nie zostały zachowane. Liga kończy się, Gieksa kończy się na 8. miejscu i może całe szczęście, pamiętając aferę, końcówkę Legia ŁKS, tak, gdyby Gieksa się tam biła o to mistrzostwo czy o tą czołówkę, kto wie, czy by się też nie była w to zamieszana, więc może z perspektywy czasu dobrze to się źle skończyło, ale udało się zdobyć Puchar Polski. Znowu ratujemy sezon, wygrywamy na Stadionie Śląskim ponownie z tak zwanymi rezerwami ruchu Chorzów, gdzie to nie były rezerwy tak naprawdę, no ale mamy ten Puchar Polski, więc znowu radość w Katowicach. W finale Pucharu Polski w 1993 roku GKS rzeczywiście mierzył się z rezerwami ruchu Chorzów. Niebiescy zrobili wówczas to, co zapewne w takiej sytuacji zrobiłby każdy inny klub. Wystawili zawodników pierwszej drużyny, która po rzutach karnych i tak musiała uznać wyższość naszego dzisiejszego bohatera. Jak już wspomniał Tomasz Pikul, w zakończonym skandalem sezonie ligowym katowiczanie zajęli 8. miejsce w tabeli, co po raz kolejny potwierdziło, że idąc po puchar, tak rozdysponowywali siłami
że brakowało im ich nieco w walce o czołowe lokaty w Ekstraklasie. W rozgrywkach 1993-94 najwyższą formę prezentowały ekipy Legii, Górnika i Gieksy, które do ostatniej kolejki walczyły o mistrzostwo. 19 marca 1994 roku przy Bukowej doszło do bezpośredniego starcia derbowego między dwiema śląskimi drużynami. W przypadku porażki gospodarze traciliby do swoich rywali aż 6 punktów, a przypomnę, że wówczas zwycięstwo nagradzano dwoma oczkami, zatem nie mogli sobie pozwolić na potknięcie. Tymczasem po 71 minutach przegrywali 0-1. Wtedy na jednym z masztów oświetleniowych zgasło światło, a to uniemożliwiało kontynuowanie potyczki. Sędzia zatem ją zakończył i zarządzono, że zostanie rozegrana jeszcze raz w nowym terminie. Do dziś spekuluje się, że za awarią stał Marian Dziurowicz, który celowo wyłączył zasilanie, bo widział, że jego piłkarze są w tarapatach. Czy rzeczywiście tak było? Rozmawiam z jednymi, z drugimi i tak naprawdę ogólnie cały czas gdzieś idzie weter, że nie, że nikt nie zgasił tego światła, faktycznie awaria była. Mój znajomy mieszkał tu nieopodal w blokach i mówi, że też na osiedlu też ten prąd zgasł, te światło zgasło, więc zacząłem wierzyć, że to faktycznie gdzieś po prostu zdarzenie, na które nie miał tutaj nikt wpływu. Ówczesny kierownik drużyny, ale też nie tylko był kierownik, bo tak naprawdę wieloma rzeczami zajmował się Romuald Laszczyk. Mówił mi, że nawet dostali pismo z energetyki, z głównego oddziału w Gliwicach, gdzie jak wiadomo Gliwice, no wtedy to już w ogóle większość stanowili kibice Górnika, nie Piasta. Więc mówi, gdyby coś było nie tak, to na pewno któryś by tam z kibiców Górnika gdzieś to wyciągnął na światło dzienne, że Marian Dziurowicz zgasił to światło, a nie było awarii, ale to pismo było, że faktycznie była awaria prądów tutaj, w tym rejonie i tym się też klub jakby podpierał, no, żeby nie dostać walkoveru. Ale no i wydawało mi się, że sprawa już jest jasna, jest wszystko rozstrzygnięte, ale miałem szczęście rozmawiać z Piotrem Dziurowiczem, no i spytałem go o to oczywiście, spytałem, czy wie, zapowiada no, ojca, jak to było z tym światłem. No i on dość fajnie to dość spuentował, powiedział tak. Nie było polecenia zgasić, ale nie było też polecenia włączyć. Gieksa, jako to był nowy, najnowocześniejszy stadion, jako jeden z nielicznych miał awaryjne zasilanie. Wtedy to nie było nawet wymogiem. I można było włączyć ten drugi, ten chyba słup, z tego co pamiętam, zgasł. No ale właśnie, no jeśli już zgasło, no to... To niech nie świeci, tak. Mecz powtórzono w środę, 20 kwietnia. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmiał o godzinie 11. Wyobrażacie to sobie? Ekstraklasowy mecz w środę o 11. To był wymóg policji, z tego co wiem. Oni po prostu nie chcieli mieć wielkiego problemu. Tu już tak była atmosfera nagrzana, bo to też był mecz, no Legia oczywiście walczyła o mistrzostwo, ale Gieksa z Górnikiem też, to tu się decydowały też, zresztą do dzisiaj pewnie kibice Górnika Zabrze mają o to pretensje, bo ten mecz powtórzony skończył się remisem, gdzie punktu Górnikowi zabrakło do tego mistrzostwa. Ale mówię, atmosfera była tak podgrzana już sama w sobie tym przerwanym spotkaniem, tą stawką, że chyba policja stwierdziła, że jak zrobimy mecz o 11, to nie będzie problemu, przyjdzie mało kibiców, opanujemy to. No, ale się pomylił, jak nazwałem to w książce, największe wagary w historii województwa śląskiego, a być może i Polski. No to był naprawdę napchany stadion, a chyba z tego co pamiętam, to działacze zdecydowali, że wejście będzie darmowe. Że nie trzeba kupować drugi raz biletów w związku z tamtym przerwanym meczem i chyba też nie spodziewali się, że o tej godzinie tu może być komplet. No i więc się każdy, który się tą piłką interesował i kibicował Gieksie czy Górnikowi, no to się wybrał na ten stadion, tak? No i o 11 tutaj było naprawdę rewelacyjnie, jeśli chodzi o atmosferę. Ale to, co najważniejsze, pamiętam, że ten mecz żeśmy oglądali chyba do południa
i było chyba 12 tysięcy kibiców, to był rekord w ogóle. Środa o 11, tak, szkoły tam przyszły. Naprawdę warto żyć dla takich meczów, naprawdę, to jest to. Ludzi było naprawdę, ale gęsia skórka, jak się wchodziło na boisko, jak te 12 tysięcy gardeł z Katowic krzyczało, naprawdę do końca życia tego nie ogarnie nikt. Szansa na wymarzone Mistrzostwo Polski była przeogromna. Finalna strata do Legii wyniosła raptem 1 punkt. To była dla mnie trzecia sytuacja niewykorzystana i ostatnia tak naprawdę w historii, gdzie Gieksa miała wielką szansę na Mistrzostwo Polski, bo gdy sobie spojrzeć na wyniki rundy wiosennej, wtedy już było punktowane za 2 punkty. Zrezygnowano z tego regulaminu 3-1. Gieksa zremisowała na Polonii Warszawa, na Wiśle Kraków, na Siarce Tarnobrzeg. To było 3 Spackowiczów. Wszystkie mecze zremisowaliśmy 1-1, a na dodatek tu zremisowaliśmy u siebie ze Stalową Wolą 2-2. Wystarczy dodać, Gieksa do Legii wtedy straciła bodajże punkt. No, więc wystarczy sobie zobaczyć, że no, wystarczyło wygrać 2 z 4 meczów. W tym z 3 Spadkowiczami i sprawa była załatwiona, tak? Graliśmy ze Stalą Wolą, naładowani, wiedzieliśmy, że musimy ten mecz wygrać. Do 15 minut już było 2-0 dla nas. O dziwo, ja bramkę strzeliłem. Marnowałem następną sytuację, ja pamiętam, ja i Adam Kołcz, żeśmy strzelili, później żeśmy marnowali na potęgę sytuacji. I co się stało? Ano to, że Bogdan Pikuta grał przeciwko nam i 2 razy wyszedł do głowy i 2 bramki strzelił i się skończyło 2-2. I był jeden wielki płacz. Warto jeszcze odnotować, że w 17. kolejce sezonu 1993-94 GKS rozpoczął swoją rekordową serię 30 kolejnych meczów bez ligowej porażki. Sukcesy na krajowym podwórku otwierały Gieksie drogę do pokazania się na arenie europejskiej. Począwszy od rozgrywek 1986-87, przez 10 kolejnych sezonów reprezentowała Polskę czy to w Pucharze UEFA, czy Pucharze Zdobywców Pucharów. Nie chcę teraz analizować wszystkich jej występów, bo nie to jest tematem moich rozważań, jednak nie mogę nie pochylić się nad pewnym 2 meczem z sezonu 1994-95. Dwumeczem legendarnym, którym pomimo upływu lat wciąż żyją trybuny tego stadionu. Po wyeliminowaniu Interu Cardiff, swoją drogą jedną z bramek w tym 2 meczu zdobył Janusz Jojko oraz Arisu Saloniki, Gieksiarze w 1/16 finału Pucharu UEFA trafili na francuskie Bordeaux. W składzie żyrondystów znajdowali się tacy piłkarze jak Bichente Lizarazu, Christophe Diugari i Zinedine Zidane. Oczywiście najlepsze lata mieli wówczas przed sobą, jednak i tak ich ekipa była zdecydowanym faworytem potyczek ze śląską drużyną. Tymczasem przy Bukowej fantastycznie bronił Jojko, a gol Zdzisława Strojka zapewnił piłkarzom Piotra Piekarczyka niespodziewaną zaliczkę przed rewanżem. Myśmy mieli, ta drużyna była robiona z głową. Tam nie było żadnych, że 3 odchodzi, tak jak teraz pokazuję, 3 odchodzi, 4 nowych przychodzi i te drużyny w Pucharach Europejskich naprawdę to, co ja teraz widzę, tam nie wiem, ktoś tam zdobywa, nie wiem, mistrzostwo Polski, czy tam, nie wiem, wicemistrzostwo, za chwilę 3-2 odpada tych ważniejszych, przychodzą nowi i dostają baty, bo tak to zazwyczaj wygląda. Myśmy tam naprawdę tym składem graliśmy, naprawdę doszedł chyba z tego, co pamiętam, tylko Janoszka w wieku 30 lat, szacun dla niego, dla Ecika.
Tak, to tak zazwyczaj to chyba nikt nie odchodził, a chyba Szewczyk chyba odszedł, z tego co pamiętam. Jakoś Szewczyk chyba, Świerczewski wcześniej odszedł, Piotrek. Ale nie było tak, żeby odeszło, nie wiem, 3-4 topowych zawodników i trzeba było szukać. Myśmy mieli, powiem szczerze, zgraną ekipę. Myśmy razem grali, razem się bawili, że tak mówię, razem tańczyli, wszystko razem. Ekipę żeśmy mieli taką, żeśmy sami sobie ten temat ciągnęli. Ja powiem szczerze, z tym Bordeaux no, do końca życia człowiek będzie pamiętał i tego Zidana, i Lizarazu, który był mega szybkim zawodnikiem w Jugarii. Tam jeszcze było, tam pamiętam, Wiczkę chyba, tak samo Holender i tam jeszcze inni. Dla takich meczów warto, tak jak mówię, no, grać w piłkę. Do Francji katowiczanie polecieli na luzie, a ten luz przełożyli na swoją postawę na boisku. Zwycięski remis 1-1 zapewnił im przepustkę do 1/8 finału rozgrywek. Wszyscy już wtedy wiedzieliśmy, że Zidane był wyróżniającym się zawodnikiem, chyba U21 we Francji. I to był już topowy zawodnik. A myśmy, powiem szczerze, tak wszyscy mówią, myśmy się nie spieli na ten mecz w ogóle. Myśmy wygrali ten mecz u siebie 1-0. Pojechaliśmy do Francji. Wszyscy nas pisali na straty. No bo tak to wyglądało. A myśmy pojechali, myśmy sobie dzień wcześniej, żeśmy sobie poszli do Wesołego Miasteczka, pobawiliśmy się. Nikt tam jakoś tak nie był tak spięty, tak jak teraz, że musimy wygrać. Nikt tam nie kazał wygrywać tego meczu, ale myśmy wyszli, nie wiem, tak jak mówię, my razem się bawimy i razem gramy na boisku i dlatego, nie wiem, wyszło to tak jak wyszło, że zostawiliśmy naprawdę kupę zdrowia na tym boisku, bo wiadomo, było widać, że Bordeaux nas tam miażdżyło. Mieliśmy Janusza w bramce, który no, fantastycznie się spisywał. Że siedzimy w wielki zespół, tak? No, wtedy może jeszcze to nie byli tacy bardzo znani piłkarze, ale dopiero poza parę lat grali w najlepszych, jeszcze lepszych drużynach niż Bordeaux. No, Zidane był najlepszym piłkarzem na świecie, tak? Także no, na pewno miał już wtedy duże predyspozycje, pokazywał, że jest wielkim piłkarzem, no a potem to potwierdził po prostu za parę lat, zdobywając mistrzostwo świata, Europy, grając w najlepszych klubach. Tak? No a dla nas, jako GKS-u, no to był duży sukces, tak, bo to teraz się tam nie udało jeszcze wyżej tam coś osiągnąć w drużynie GKS-u. Chociaż to też no, nie był jakiś wielki, mega wyczyn, no bo to też tam praktycznie 3-4 rundy żeśmy przeszli, no ale zawsze coś jest, coś fajnego, miło wspominać. Z marzeń o ćwierćfinale Pucharu UEFA okradł ich Bayer Leverkusen, który w dwumeczu okazał się bezkonkurencyjny, wygrywając w sumie 8-1. W 1995 roku GKS po raz ostatni w XX wieku zakończył sezon na ligowym pudle. W tym samym roku Marian Dziurowicz został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czas pokazał, że w Katowicach zaczęto za nim tęsknić bardzo szybko, a po dziś dzień nie doczekano się prezesa, który rządziłby w klubie z takim rozmachem i z taką skutecznością jak magnat. Marian Dziurowicz odszedł do PZPN-u. Wtedy Zbigniew Boniek powiedział taką dość znaną sekwencję, że o, teraz to GKS będzie 3 razy z rzędu mistrzem Polski. Nie miał racji, jak widać. Marian Dziurowicz oczywiście tutaj namaścił na prezesa, to było kilku prezesów, ale namaszczał swoich zaufanych ludzi, ale sam już nie mógł tego doglądać na bieżąco. Wiem, że odchodząc z klubu zostawił w tak zwanej kasie dość sporą rezerwę, która po sezonie się już rozeszła. I to był na pewno jeden z powodów, no, jeśli nie ma pieniędzy, nie da się budować. Zresztą wystarczy popatrzeć, zawodnicy już nie przychodzili znani zawodnicy do Gieksy. Raczej wyjeżdżali, niż były realne wzmocnienia. Więc to też, tak jak ja mówię o tym procesie z Bordeaux,
gdzie to był taki naturalny proces budowania tej drużyny i to było takie, taka powiedzmy wisienka na torcie. Tak później, aż do 99 roku, do tego spadku, to był wynik jednak tego, że Marian Dziurowicz nie doglądał tego bezpośrednio. Coraz mniejszej kasy tu w klubie. Też trzeba pamiętać, że no konkurencja też jakby nie zasypia gruszek w popiele. Legia Warszawa, Widzew odskoczyły, jeśli chodzi o finansowe rzeczy. Tu na Śląsku nigdy nie było takich mecenasów. Później zresztą Telefonika weszła do Wisły Kraków. Tu jak popatrzeć, żaden klub, nawet Górnik Zabrze, nie jest w stanie zdobyć takiego inwestora, który no, nie będzie się liczył za bardzo z pieniędzmi i zbuduje mocną drużynę. Więc tutaj Gieksa to, co wcześniej gdzieś tam zdobyła sobie tą pozycję, no niestety nie wytrzymała, można powiedzieć, konkurencji rynkowej. Dokładnie tak. W 1999 roku GKS po raz trzeci spadł z Ekstraklasy. No to już było przez ileś lat, już się pojawiły problemy finansowe, dużo zaległości, czy wobec zawodników, różnych tam firm, ZUS-u, no i to się tak ciągnęło i generalnie to no byliśmy skazani na degradację, bo naprawdę ciężko coś osiągnąć, jak no nie ma tej podstawy, gdzie te pieniążki są wypłacane, tak, że no myślę, no nie wiem, czy to też jakiś był potem może jakiś spisek na Gieksa, na prezesa Dziurowicza, trudno powiedzieć, ale no na pewno byliśmy w tym czasie byliśmy też mocno osłabieni, bo już ten też podchodziło tych kilku najlepszych zawodników, także brak kadry, brak pieniędzy i to spowodowało, że no niestety no, musieliśmy opuścić Ekstraklasę. Już po roku katowiczanie wrócili na najwyższy szczebel ligowy. Na początku XXI wieku klubowa kasa świeciła pustkami. W 2001 roku władzę przejął syn magnata, 25-letni wówczas Piotr Dziurowicz. Na nieszczęście kibiców z Bukowej nie miał on takiej smykałki i zmysłu do interesów jak jego ojciec. Gdy więc w 2002 roku w Katowicach pojawił się możny sponsor, firma Dospel, witano go z otwartymi ramionami. Euforia nie trwała jednak zbyt długo. Firmie zależało na promocji poprzez piłkę nożną, stąd umowa została sporządzona tak, aby Dospel był w nazwie klubu. Dziurowicz zgodził się na ten pomysł, przez co przy Bukowej miał występować nie GKS, a Dospel Katowice. Na takie rozwiązanie stanowczo nie zgodzili się kibice. W swoim oświadczeniu napisali: my, kibice klubu z tradycjami, kibice klubu, który za 4 miesiące obchodzić będzie swoje 39 urodziny. Klubu, który zarówno w Polsce, jak i na świecie znany jest jako GKS Katowice, zgłaszamy oficjalny protest przeciw tak radykalnym i nieludzkim czynom marketingowym. Wyrażamy głębokie ubolewanie i niezrozumienie wobec zaistniałej sytuacji, która w piłce nożnej na tak wysokim szczeblu i w tak znanym klubie pojawia się po raz pierwszy w historii. Wypowiadamy wojnę idącej w złym kierunku wolności reklamowej, wypowiadamy wojnę tym najsilniejszym, którzy mają największą obecnie władzę. Pieniądze. My naprzeciw wystawić możemy samozaparcie i patriotyzm klubowy, ale czy to wystarczy? Niestety nie, ale wystarczyć może pomoc gazet, telewizji, radia. No, nieprzyjemna rzecz bardzo. Mieliśmy pretensje nie tylko do tej firmy, ale i do prezesa, młodego Dziurowicza. No bo to świętokradztwo, tak? To już nawet nie chodziło, że ten... ta firma, nie będę wymieniał nazwy, wchodzi, ale że nie ma tego GKS, tak? Bo przecież Legia ma w swoim epizodzie Legia Deu, tak? Czyli tak wielki Polonia Hop, no ale mówię, no Legia jednak wielki klub, a jednak też gdzieś tam w tej nazwie mieli tego sponsora, więc to można było przeżyć. Ale tu no sponsor się dość tak mocno panoszył.
był moment, w którym chciał zmieniać barwy, tak, na swoje, to nie pamiętam, niebiesko-pomarańczowe chyba, gdzieś zaczęły znikać w ogóle herby Gieksy tutaj z klubu, kibice chyba kiedyś na konferencję, pamiętam, że wtargnęli i zaczęli zrywać obrusy i tak dalej, no bo to już było przegięcie, tak, tu nawet dialogu nie było, wiem, że zresztą moi koledzy jechali na rozmowy do Częstochowy, do firmy, żeby przekonać właścicieli, że oczywiście cieszymy się, że jest ten sponsor, że może wreszcie tutaj zaświeci słońce, no ale te trzy literki to jest dla nas świętość, tak? I tutaj, a co przeszkadza sponsorowi, żeby te literki zostawić? No ale tam podobno w ogóle byli niezrozumiani, tak? Jakby mówią, że jak z kosmitami rozmawiali. Po prostu nie docierały żadne argumenty. No i to nie mogło się udać tak naprawdę. W niektórych mediach pojawiała się nazwa Dospel Katowice, co cieszyło sponsora i samego prezesa Dziurowicza, a denerwowało fanów, a w innych GKS, za co kibice dziękowali, a Dziurowicz zwracał się o używanie poprawnego, zgłoszonego, obowiązującego szyldu. Szybko okazało się jednak, że katowiczanie nie spełnili wymagań formalno-prawnych i zmianę nazwy klubu zgłosili niewłaściwie, co podkreślał m.in. Marcin Stefański, ówczesny dyrektor Departamentu Rozgrywek. Dla Polskiego Związku Piłki Nożnej sprawa jest oczywista. W rozgrywkach ligowych klub z Katowic występuje pod nazwą GKS SSA Katowice. Dla nas nie ma obecnie takiego klubu jak Dospel. Dziurowicz się wściekał, często powtarzając, że skoro sponsor płaci, to i wymaga. Czy jednak rzeczywiście tak ochoczo płacił? Marcin Bojarski, który de facto pomógł w podpisaniu umowy z Dospelem, sam przyznał, że pierwszymi pieniędzmi, jakie zawodnicy otrzymali, były premie na święta Bożego Narodzenia. Później wyglądało to nieco lepiej, jednak jak zazwyczaj w takich sytuacjach, tylko do pewnego czasu. Do swojej historycznej nazwy GKS wrócił w czerwcu 2004 roku. W tym czasie byliśmy, klub był dosyć mocno zadłużony wobec nas, wobec zawodników, no i też myśleliśmy, że po prostu no to co, wchodzi jakiś nowy sponsor, no to będą regulowane zaległości, ten, że będzie można spokojnie się skupić na treningu, na grze. No a generalnie to chyba ten sponsor no, chciał się bardziej siebie wypromować niż nas, drużynę, no nie wiem, myśmy jakoś tam specjalnie tego nie uczuli i nie wiem jak długo nawet ten sponsor, nie wiem, 2-3 lata, no się wycofał, także wydaje mi się, że to bardziej reklama swojej firmy niż żeby się, nie wiem, czy zaistnieć, no nie wiem, trudno mi teraz, ale no, bardziej chyba chodziło o to, żeby firma Dospel się wypromowała. Wróćmy jednak na boisko. Podczas gdy między kibicami a Dziurowiczem i Dospelem trwała wojna o klubowy szyld, piłkarze z Katowic radzili sobie w lidze nadspodziewanie dobrze. Trener Jan Żurek stworzył bardzo ciekawy zespół oparty na takich piłkarzach jak m.in. Jarosław Tkocz, Mirosław Schnauzner, Jacek Kowalczyk, Mirosław Widuch, Krzysztof Gajtkowski czy Marcin Bojarski. Jego ekipa zimę spędziła na drugim miejscu w tabeli, by ostatecznie zakończyć sezon na najniższym stopniu podium. Był to zdecydowanie wynik ponad stan. O świetnej dyspozycji Gieksy najlepiej świadczą słowa samego trenera po zwycięstwie nad mistrzowską i galaktyczną wówczas jak na polskie warunki Wisłą Kraków. Nie sztuką jest wygrać z Wisłą. Sztuką jest z nią wygrać i przez cały mecz być od niej lepszym. No to był chyba ostatni wielki mecz tu przy Bukowej, no bo tu oczywiście były wydarzenia jak awans tam do czwartej ligi, gdzie w barażu z BKS-em było 11 tysięcy ludzi i tak dalej, ale no weźmy tutaj skalę, tak? Gramy z Wisłą Kraków, która wtedy była w tym sezonie wielkim, powielimy Szalkę i tak dalej, gdzie była rewelacją Pucharu UEFA, rządziła w polskiej piłce i nie było tak naprawdę byka na Wisłę, no i tu przyjechali i przegrali, faktycznie zasłużenie przegrali. Był mecz walki, a Piotr Dziurowicz mi powiedział, że no, rozbawiło go, jak widział tutaj przedstawicieli Wisły Kraków, którzy się autentycznie wystraszyli po tym meczu, bo Gieksa chyba się zbliżyła na 3 punkty do Wisły, czyli jedno zwycięstwo. I nagle
wszyscy byli zdziwieni, że ta biedna Gieksa, bo to jednak był biedny klub, może zrobić jeszcze większą sensację niż się wszystkim wydawało. Chociaż tutaj nikt specjalnie chyba w to mistrzostwo nie wierzył. To i tak się wszyscy cieszyli tym, że gdzieś tam jesteśmy w czołówce, że znowu będziemy grali w pucharach, będzie medal. Może po tym meczu z Wisłą gdzieś tam z tyłu głowy było, ale tak ja nawet jak sięgam pamięcią, to aż się tak nie podpalałem. Bardziej właśnie mnie cieszyło to, że znowu się liczymy w piłce niż gdzieś tam o mistrzostwie realnie się nie myślało. Tak? No, nikt nas nie stawiał roli faworytów czy do medalu. No ale pamiętam, mieliśmy fajną pakę i fajna atmosfera i chyba no, przede wszystkim na tym, żeśmy, można powiedzieć, jechali i zdobyli po prostu ten na fajnej atmosferze i wtedy jeszcze też już jakieś te płatności tam były, jakieś regulowane, także no to jest bardzo ważne, istotne, tak, żeby tam osiągnąć sukces. No. W sezonie 2004-2005 kadra drużyny była montowana na wariackich papierach i stanowiła mieszankę ligowych wyjadaczy, którzy jednak najlepsze piłkarskie lata mieli już za sobą, oraz młodych, niedoświadczonych zawodników. No to już też byliśmy spisani na straty, też chyba wszystkim zależało, żeby znowu ten GKS spadł no, ligę niżej. No ten skład też mieliśmy, było no, generalnie bardzo dużo młodzieży było, tak? I to było chyba, gdzie oni dopiero uczyli się, szlifowali, także wydaje mi się, że za dużo było młodych chłopaków i przede wszystkim byliśmy spisani już na straty. Tak uważam, że po prostu no, nikt nam nie dawał po prostu szans i wszyscy, czy tam większość, było przeciwko Dziurowiczowi i wszystko robili tak, żeby ten GKS znowu się znalazł w klasę niżej. Choć w sezonie 2004-2005 przy Bukowej z bardzo dobrej strony pokazało się kilku młodych piłkarzy, Gieksa nie zdołała utrzymać się w ekstraklasie. Mniej więcej w tym samym okresie Piotr Dziurowicz otworzył swoistą puszkę Pandory, po brzegi wypełnioną korupcją w polskiej piłce. Zdecydowanie nie gryzł się w język, tłumacząc na jakiej zasadzie sprzedaje i kupuje się mecze. Nie oszczędzał sam siebie, nie próbował się wybielać, szczerze i wyraźnie wskazując, które mecze GKS-u były przez niego opłacone. Wnioski płynące z jego wywiadu dla Gazety Wyborczej były bezlitosne dla naszego piłkarskiego podwórka. Jednocześnie bardzo potrzebne, bo mocno przyczyniły się do jego oczyszczenia. W końcu Piotr Dziurowicz się wkurzył na to wszystko i pokazał, jak to wszystko wygląda. Tak? Sławne, najdroższe koło zapasowe w Polsce. No i potem można już sobie czytać ciekawe lektury. Myślę, że kibice niektórzy mogą oczy przecierać. Ja byłem najbardziej zdziwiony chyba z tych wszystkich historii, że układano nawet mecze w pierwszych kolejkach. Bo że końcówki, no to jakby no, nie byłem naiwny, wiedziałem, że to już gra nie jest czysta. Ale jak na przykład przeczytałem, że właśnie ten sezon nasz spadkowy 2004-2005, pierwszy mecz, przegrywamy tu z Lechem Poznań 3-0, uważam, że zasłużenie. A potem wychodzi akt, że Lech już wtedy zapłacił sędziemu, żeby tutaj wygrać, no to byłem w szoku. To naprawdę, po prostu nie mieściło mi się w głowie, że aż tak wtedy to było popsute wszystko. Po dwóch poprzednich spadkach GKS bardzo szybko wracał do piłkarskiej elity. Po zakończeniu sezonu 2004-2005 stało się jednak jasne, że tym razem tak nie będzie. Pogrążony w poważnych tarapatach finansowych, nie otrzymał licencji na grę na zapleczu ekstraklasy i został zdegradowany na czwarty poziom rozgrywkowy. Skrajni optymiści byli pewni, że odbudowa potrwa 3, maksymalnie 5 sezonów. Od 2005 roku minęło już jednak 16 lat,
I w tym czasie GKS nie zdołał zameldować się w gronie najlepszych polskich drużyn. Po pierwsze, Gieksa nie została zdegradowana, bo to też od tego trzeba zacząć. Tak naprawdę to, że Gieksa gra w czwartej lidze, jest też zasługą ludzi z PZPN-u. Bo nie mieliśmy prawa grać w czwartej lidze. I to teraz już można po latach powiedzieć. To, że dzięki nam potem mógł zrobić to samo ŁKS, Widzew, my tak naprawdę na naszym przykładzie inne kluby zaczęły się od tego odwoływać. To było bardzo naciągane. Gdzieś tam próbowano mówić, że za zasługi. No nie ma takiego czegoś jak za zasługi. Powoływano się na przykład Stomilu Olsztyn, który gdzieś tam wystartował w czwartej lidze. Tylko, że on wystartował w czwartej lidze na bazie swoich rezerw. Gieksa Piotr Dziurowicz zlikwidował rezerwy. Nie mieliśmy rezerw. Więc tak naprawdę powinniśmy zacząć od B klasy. Wielka mobilizacja ludzi wtedy, młodych, ze stowarzyszenia, którzy postanowili ratować ten klub. Determinacja w tym, żeby klub nie wystartował od B klasy. Tak naprawdę jeżdżenie, chodzenie, no można by tu opowiadać godzinami. Więc to zostawię już potem kiedyś do czytelnikom, jak to wyglądało. Ale tak naprawdę dotarcie do ludzi, którzy chcieli pomóc, podjęcie uchwał, Prześląski Związek Piłki Nożnej, że nas w ogóle dopuszczają do czwartej ligi, tak naprawdę gdzieś tam parasol ochronny z PZPN-u, że niech ten klub zagra w czwartej, a nie w B-klasie, to była jedna z takich, no można powiedzieć, cudów tak naprawdę, no bo jak Gieksa by zaczęła od B-klasy, no są przykłady jak Piasta, Gliwice, Lechii, Gdańsk, które też tak zaczynały i są dzisiaj w Ekstraklasie, ale ja nie wiem, czy w Katowicach by ten klub się tak odrodził, jak to się stało w czwartej lidze. Ale tak jak podkreślam, to nie była degradacja, tak naprawdę wystąpiła Gieksa już pod nową nazwą, czyli to było SSK, GKS, Gieksa, Katowice, ale tak naprawdę to był nowy klub, dopuszczony tak naprawdę na ładne oczy do czwartej ligi. Oczywiście byli przeciwnicy i sporo dość przeciwników tego rozwiązania, ale udało się to przeforsować. Presja też mediów, ludzi znanych spowodowała, że chyba brakło odwagi przeciwnikom, żeby się tak całkiem postawić. No, dlatego zagraliśmy w tej czwartej lidze. Dość romantyczna historia, bo wtedy Gieksa miała jedną z najlepszych frekwencji w Europie na tym poziomie rozgrywkowym. Napoli wtedy miało lepsze, które też było w czwartej lidze. No ale to się działy niesamowite historie. Myślę, że mówię, taka romantyczna historia, tak? Młodzi ludzie, którzy nie mają pojęcia tak naprawdę o prowadzeniu klubu, dźwigają coś z ruin, a nagle tutumy zaczynają walić. No frekwencja jest fenomenalna, jak na tamte lata, przecież w Ekstraklasie mało kto miał taką frekwencję. Więc to było fajne, ale brakło później już, gdzie te awanse były, trzecia liga, druga. Gdzie trzeba było mieć większe pieniądze, brakło. Nagle się okazało, że tych sponsorów dalej nie ma, pomimo w teorii korzystnego klimatu, bo ten wizerunek, gdy prezesem był Piotr Dziurowicz, nie był dobry. Ja nie mówię, że to jest jego wina, ale ogólnie mówiło się tak, jak Dziurowicza nie będzie, to wiem, że też niektórzy sponsorzy tak mówią, jak Dziurowicza nie będzie, to my chętnie wam pomożemy. Się okazało, że nie, że to tak nie, to nie o to chodziło. No i miasto też nie było chętne wtedy do pomocy i no i tutaj tym młodym chłopakom brakło tej pomocnej dłoni. Ktoś kiedyś to obrazowo mi powiedział, że doszliśmy do muru i brakło tej drabiny, żeby nam ktoś podał, żeby przeskoczyć poziom dalej. No i potem już te historie, gdzie klub znowu praktycznie wydawało się, że zbankrutuje. No ta historia ostatnich lat Gieksy jest naprawdę taki roller coaster, tak, że gdzieś tam padamy, startują od czwartej ligi, jest fajnie, idziemy w górę, za chwilę znowu padamy, się okazuje, że nie ma pieniędzy, potem gdzieś tam znowu idziemy w górę, potem pojawia się sławny Ireneusz Król, który praktycznie chciał tu wykończyć, tak, więc no, historia Gieksy, zamiast mówić o sukcesach sportowych, tak naprawdę można tylko mówić o może nie sukcesach, ale o całej historii bardziej organizacyjnej i walka, cały czas walka o przetrwanie klubu i na tym się tak naprawdę skupiało, a gdzieś te wyniki sportowe siłą rzeczy musiały iść na dalszy plan.
Podsumujmy sobie teraz ekstraklasową historię GKS-u Katowice. Gieksa na najwyższym szczeblu ligowym rozegrała 894 mecze, w których odniosła 321 zwycięstw, 286 razy dzieliła się punktami ze swoimi rywalami, a 287 razy schodziła z boiska pokonana. Jej najlepszym strzelcem jest oczywiście Jan Furtok, autor 85 trafień. Furtok jest bożyszczem kibiców i legendą GKS-u. Dziewiątka, w której występował, została na jego cześć zastrzeżona, a na ulicy Granicznej powstał okazały mural z jego podobizną. Dziś GKS występuje na drugim poziomie rozgrywkowym. Patrząc, jak nawet się cofnę, po kolei, tak, mamy teraz Raków Częstochowa. Przecież Raków też powoli gdzieś się tam wdropywał. Dało się to zrobić? Dało się, tak. Spokojnie, budujemy, bez szaleństw, bez szumnych zapowiedzi. Idźmy w górę. Raków jest dla mnie taką nadzieją. Wcześniej, tak jak mówiłem, Piast Gliwice, mistrz Polski. Gieksa tyle, tak jak mówiliśmy, tak, bardzo blisko była, nigdy nie zdobyła, a Piastowi się to udało, ale też przecież nie miał nie wiadomo jakiego budżetu, też jest, to jest klub na troszeczkę podobnych zasadach, bo też dotowany przez miasto, udało się. Wystarczy też patrzeć inne przykłady, Arka Gdynia, czy nawet Zawisza Bydgoszcz. Te kluby grały z Gieksą na zapleczu Ekstraklasy, wchodziły do tej ligi, może nie rządziły w lidze, ale zdobywały Puchar Polski. Więc to daje mi nadzieję, że wszystko jest możliwe, tak? Na pewno dużo straciliśmy przez te lata. Tak, by elita tej polskiej piłki nam uciekła. Nie tylko sportowa, ale chyba nawet bardziej niż sportowa, ale organizacyjnie. To są już takie różnice, że podejrzewam, że możemy ich nigdy nie dogonić. To już by musiał być tutaj potężny sponsor czy inwestor. Ale sportowo, jeśli to będzie wszystko robione z głową, myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie w tej ekstraklasie być, funkcjonować w niej, od czasu do czasu gdzieś tam namieszać, być może nawet gdzieś tam do pierwszej trójki się dostać, może Puchar Polski znowu zdobyć, dlaczego nie. No ale to wszystko trzeba robić z pokorą. Zresztą przez te lata już chyba tutaj ci kibice Gieksy, którzy jeszcze zostali, a jest ich jeszcze sporo, myślę, że tej pokory też nabrali i już nas chyba nie jest w stanie nic złamać. Wiarę każdy kibic ma, no, z każdego, myślę, że klubu. Więc nie, ja jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że obiecany stadion powstanie, to też będzie jakiś taki kop do przodu, bo bez tego myślę, że też nie da się zrobić wielkiego skoku jakościowego. Jabłkową uwielbiam, to się czuję jak to jest mój dom. Żal będzie na pewno stąd się wyprowadzić, ale musimy przejść już do tego etapu takiego. Wejść naprawdę w XXI wiek, tak naprawdę, gdzieś tam te parę kilometrów dalej. Będzie dobrze, no dlaczego nie? No. Wiesz, tak jak ci opowiadałem o tej historii wcześniej. Gieksa też była małym klubem i po kolei, powoli gdzieś się przedzierała. Też przecież nie było łatwo. Myślę, że w tym momencie wróciliśmy do tego, co gdzieś tam było końcówka lat 70., początek 80. Jesteśmy w tym samym miejscu, podejrzewam. Wtedy też stadion był taki przestarzały, nawet na tle tych komunistycznych obiektów. To Gieksy też był malutki, kameralny, taki mało atrakcyjny, że tak powiem. I też gdzieś to powoli i stadion powstawał, i drużyna. Teraz jakby tak popatrzeć, to być może historia zatoczyła koło, tak? Zacznie się budować stadion, drużyna się gdzieś tam buduje, myślę, że ciekawa. Jest to robione moim zdaniem z głową, więc kto wie, może za 5 lat przyjedziesz i będziemy rozmawiać o historii Gieksy w Europejski Puchar, bo akurat będą gdzieś tam z kimś grali. Jestem dobrej myśli, ale też podchodzę do tego, że mogą być rozczarowania, albo tych rozczarowań już było tyle, że też trzeba gdzieś to mieć z tyłu głowy, że nigdy nic nie wiadomo, tak? Gieksa jest
tak nieobliczalnym klubem można powiedzieć, że wszystko się może zdarzyć. No cały czas ta Gieksa jest tam w sercu, wiadomo jak tam, no wyniki jakieś sprawdzam, nie oglądam tych meczy, ale sprawdzam i cały czas by tam leży dobro na sercu, no chciałbym, żeby kiedyś wróciła Gieksa na szczyty. No, być może wtedy będę się pojawiał częściej na meczach Ekstraklasy. No, życzę z całego serca, żeby wrócili i osiągali znowu sukcesy, żeby powtórzyli to, co tam nam się kiedyś coś tam udało zrobić. Katowic to już wszystko. Będę bardzo uradowany, jeśli uznacie, że ten materiał zasługuje na łapkę w górę, a kanał na pozostawienie subskrypcji. W następnym odcinku tej serii zabiorę Was do Polkowic.